Co ty robisz? Selfie. Ale dlaczego? Bo jestem w telewizji. Ja się nazywam Adam Szaran. Ja się nazywam Katarzyna Szaran. I w tym programie mówimy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. W 2014 roku gruchnęła informacja, że Towarzystwo Psychologiczne w Stanach Zjednoczonych, psychiatryczne w Stanach Zjednoczonych, uznało selfie jako zaburzenie. Okazało się, że to był fake, że ta informacja nie była prawdziwa, ale ona była najczęściej udostępnianą informacją w 2014 roku, jeżeli chodzi o długość jej funkcjonowania. Ludzie ją szerowali, udostępniali, załączali w internecie, dzielili się z nią nadmiernie. No i psychologowie zastanawiali się dlaczego. Ty wiesz? Tak, domyślam się, że chcieli zdyskredytować te osoby, które zamieszczały selfie. Zwyczajnie ludzie po prostu byli zazdrośni. Chodzi o to, że kiedy robimy selfie? No właśnie, wtedy, kiedy jest wspaniale, kiedy dobrze wyglądamy, kiedy jesteśmy na super wakacjach, kiedy dostaliśmy awans w pracy, albo kiedy osiągnęliśmy jakiś sukces. Tak, jest brak równowagi w internecie. Ludzie robią selfie, kiedy pojechali na wycieczkę, kiedy jadą na wielbłądzie, na koniu, leżą na leżaku, piją drinki z palemką, ale jak ich zemsta faraona dopada, to już takiego zdjęcia nie dadzą. Raczej prezentujemy tylko tą doskonałą sferę życia i tak samo będzie w biznesie. W biznesie też raczej patrzymy na to, żeby mówić same pozytywne rzeczy, żeby pokazywać, jak jesteśmy doskonali. Rodzi się pewien wizerunek i on nie jest prawdziwy. W internecie wizerunek nie jest prawdziwy, a ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie, porównują się do nas. Mają w sobie mechanizm, który jest silniejszy od nich. No niestety, porównywanie się jest wpisane trochę w nas od dzieciństwa, bo na przykład, kiedy przychodziliśmy ze szkoły, mama pytała, co dostałaś z matematyki? 4. A co dostała Ania? Taki prosty przykład, ale niestety, porównujemy się od zawsze. I jeżeli z przodu, przed nami powstaje zbytnia doskonałość, ktoś pojechał, zbytnia doskonałość, czyli coś, co nas pociąga i czego jest dużo. Czyli ktoś pojechał na wycieczkę raz, ja mu lajka dałem. Drugi raz pojechał na wycieczkę, ja to widzę i to z pracy, no to już mu nie daję lajka. Ale trzeci raz jak pojedzie, to powiem, może by trochę popracował, nie? Albo że życie jest niesprawiedliwe. My czujemy drżenie serca, czy z nami jest wszystko okej, przecież tamten jeździ cały czas, tamten cały czas się bawi, tamten dobrze zarabia i zaczynamy się bać o siebie, czyli rodzi się nieprzyjemne uczucie i z niego bierze się trochę zazdrość. Zresztą popatrz, że nawet jak idziemy razem sobie gdzieś przez galerię handlową, to jest tak, że jak kobieta z facetem idzie i tam się pojawia zbytnia doskonałość z przodu, to znaczy, że idzie inna kobieta i ona jest taka perfekcyjna, taka... No perfekcyjna, nie będę dalej opisywał. To wiesz, co się dzieje w kobiecie? Jest syndrom skośnego oka. To jest coś takiego. Nie? Czyli ona kontroluje. Naprawdę? Ty też to masz, nie? A w facecie powstaje syndrom, wiesz jaki? Sztywnego karku. On patrzy, żeby się nie popatrzeć. I wtedy pada pytanie. Jak wyglądała? Widziałeś ją? A właśnie, czy się patrzyłeś, czy widziałeś? Albo fajna, prawda? I tutaj wiem, że czekacie na odpowiedź, co powiedzieć. Nie ma dobrej odpowiedzi, nie? Tutaj zawsze powstanie konflikt. Skąd on się bierze? Zazdrości, ale ta zazdrość może być nawet pozytywna, w sensie, że kobieta dba o relacje, chce się podobać cały czas swojemu mężowi, no i po prostu powstało w niej drżenie serca, bo czy on sobie nie pomyśli, że ja nie jestem doskonała, bo tamta jest doskonała. No i to jest i w jednej, i w drugiej płci, także przykład jest taki życiowy, natomiast z obu stron. Co jest rozwiązaniem? Imidż słabości. Tak, czyli po prostu musimy pokazać, jacy jesteśmy naprawdę, bo nie jesteśmy idealni. Każdy ma jakąś słabość. I chodzi o to, żeby o tych słabościach mówić. Na przykład nie udało nam się postanowienie noworoczne, że będę codziennie biegać. Zarzuciłam plan dietetyczny. A może zwyczajnie poszedłeś na jakiś kurs i nie wypalił. Nie udało się, zrezygnowałeś w połowie drogi. Są rzeczy, które po prostu czasami nam się nie udają. To jest normalne. Mówienie o swoich słabościach ociepla wizerunek, dlatego że druga osoba czuje się przy nas dobrze, że nie jesteśmy zbyt doskonali, że też mamy swoje wady, też mamy swoje słabości, mamy jakąś taką rysę na sobie, na swoim wizerunku. Czyli mamy spotkanie biznesowe, zwykle się silimy na to, że jesteśmy doskonali, ale jeżeli dodamy do tego coś z życia prywatnego, co pokaże, że tak naprawdę nie jesteśmy doskonali, to człowiek nas zaczyna lubić.
zrobić. Pojawia się taki dystans, bo ja nie mam tak źle w życiu, jak tamten ma, bo tamtemu się coś wydarzyło. I rzeczywiście to zaczyna działać na naszą korzyść. Ważne jest też, żeby mówić chyba tak po prostu o swoich emocjach. Nie chcę ich nazywać słabymi emocjami, ale są takie emocje, o których nie mówimy zazwyczaj. Czyli na przykład, kiedy jesteśmy smutni, czujemy jakąś niepewność, lęk. Są to takie ludzkie rzeczy, o których wiadomo, nie przyznajemy się do nich, a czasem warto powiedzieć, jestem zmęczony, dzisiaj mam ciężki dzień. Tak, nikt tego w biznesie nie robi. Ja kiedyś byłem w przedszkolu, jak oddaliśmy dziecko, wybierali przewodniczącego grupy rodziców i każdy miał coś powiedzieć o sobie i przyszła pora na Huberta. I Hubert to był dyrektor działu marketingu i on zaczął mówić, że to jest moje Staś, to jest moje pierwsze dziecko w przedszkolu i ja chcę Państwu na start powiedzieć, że każdego dnia jak go oddaję do przedszkola, to mi się serce łamie. Ja czasami wychodzę za przedszkole i płaczę, bo taki mam ból rozłąki, szczególnie jak on krzyczy, tato nie zostawiaj mnie. Ho, żebyście widzieli, jak go mamuśki pocieszały. To już było po zawodach. Do takiego stabilnego faceta, który reprezentuje wartość biznesową, dołączyła jeszcze ta ludzka natura i zobaczyliśmy, że jest prawdziwy. Także nie bójmy się mówić o swoich słabościach, to bardzo ociepla wizerunek. A w ramach przeglądu rynku rozwoju osobistego zaprosiliśmy gościa specjalnego. Jest to Wojciech Orzechowski. To jest człowiek, który jest mentorem moim osobiście. Jest również biznesmenem, no ale też tak na co dzień organizuje duże rozwojowe konferencje, no, które też mam przyjemność prowadzić, nawet na 1000 osób. W dziedzinie nieruchomości. I to jest bardzo ciekawe, że ludzie się w tym rozwijają, w dziedzinie nieruchomości, w inwestycji w nieruchomości. No i jest człowiek na rynku, którego chcieliśmy Wam właśnie przedstawić. Wojciech Orzechowski. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam Was serdecznie prowadzących, no i oczywiście wszystkich oglądających. Tak, Wojtek, pierwsze pytanie do Ciebie jest takie, że na rynku nieruchomości jest różnie, tak samo jak generalnie teraz mamy nieprzewidywalny czas, generalnie geopolityczny. Powiedz nam, czy ludzie chcą inwestować w nieruchomości w tym momencie, czy chcą się rozwijać w tej dziedzinie? Jak najbardziej, dlatego że to podobno czas kryzysu, spowolnienia jest najlepszym czasem do wyboru nieruchomości, do kupowania i dzisiaj mamy ten czas spowolnienia. Na szczęście według parametrów makroekonomicznych nie ma takiego typowego kryzysu. Jeszcze bezrobocie jest na odpowiednim poziomie. Jeszcze PKB jest pozytywnie dodatnie. No, jest ciężko, jest spowolnienie duże, ale ogólnie na rynku nieruchomości wszystko się dzieje na końcu, ale już mamy pierwsze takie pierwiastki różnego rodzaju korekt cenowych, delikatnych, a ci, którzy bardzo szybko chcą się pozbyć mieszkania, sprzedają z dużą korektą cenową, co nie jest oczywiście zauważalne przez statystyki, ale my możemy 30% nawet od ceny rynkowej takiej nieruchomości przejmować jako inwestorzy, czyli ci, którzy chcą naprawdę kupić dzisiaj, mogą wyłapywać perełki i dlatego chcą. No przecież słynni tego świata powiedzieli, że jak na ulicach leje się krew, a to w cudzysłowie oczywiście, no to trzeba kupować, trzeba inwestować. Więc Polska jest dosyć ciekawym krajem i ja myślę, że tutaj w najbliższym czasie te możliwości i inwestycyjne, i nieruchomościowe się odblokują, bo jeżeli tylko inflacja troszkę spadnie, stopy procentowe zostaną odblokowane, to tym bardziej jeszcze chętnie ludzie będą chcieli kupować, a my, którzy dzisiaj robimy zapasy, będziemy mogli dobrze te nieruchomości sprzedawać. A powiedz, w jaki sposób ty pomagasz ludziom rzeczywiście rozwijać się w obszarze nieruchomości? No to jest ta edukacja i doświadczenie, właściwie to już prawie 20-letnie niebawem w 2027, no to mamy teraz tam 16 lat inwestowania mojego, gdzie w 2014 wypracowaliśmy już na podstawie nieruchomości na wynajem przepływy pieniężne dodatnie na tyle wysokie, że można było odpocząć, stać się wolnym finansowo, wyjechać za granicę. W 2018 gdzieś tam te przepływy nawet sięgnęły 40 tysięcy na plusie. Potem weszliśmy w deweloperkę. Ja zacząłem edukować w zakresie flipowania. W deweloperce mamy teraz wartość sprzedażową około 250 milionów. Ja sam obecnie robię około setki transakcji na rynku mieszkaniowym, fliperskim, czyli kupno-sprzedaż, kupno-remont-sprzedaż, niezależnie od deweloperki. No i około 1000 moich absolwentów inwestuje z powodzeniem, gdzie zbliża się efektywność do 80%, czyli na 180 już zrobiło tego swojego pierwszego flipa pod moim okiem. Tak w cudzysłowie prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny. Doradzam, pomagam, wybieram, sugeruję. Wiadomo, że wszystko jest obarczone ryzykiem i trzeba tutaj naprawdę dużo wiedzy i ostrożności. To powiedz trzeba nam sobie zdawać sprawę, że też można stracić, ale jak najbardziej idziemy w tym do przodu.
Dobrze, to właśnie powiedz, bo mówisz, że prowadzisz fliperów, tak? Pomagasz ludziom rzeczywiście rozwijać się w tym obszarze inwestowania w nieruchomości. Powiedz nam dokładnie, w jaki sposób można się tobą wesprzeć, w jaki sposób pomagasz, czy jest tutaj jakiś proces? Co po kolei zrobić, krok po kroku? Chcę inwestować, mam gotówkę, chcę zainwestować, co powinienem zrobić? Czuję, że mi ucieka ta gotówka. Na początek dla wszystkich wojciechorzechowski.pl można tam poczytać więcej i są różnego rodzaju linki, odnośniki i tam możesz zobaczyć, że jakby cała edukacja to jest co najmniej 6 dni szkoleniowych, najpierw 4 dni online, gdzie zgłębia się tą wiedzę teoretyczną, tak żeby nie zadać żadnego dodatkowego pytania, tak żeby nie umieć zadać żadnego dodatkowego pytania, dlatego ten materiał jest tak wyczerpujący. Potem 2 dni ćwiczeń, warsztatów, a potem idziesz w teren, no i oczywiście robisz to pod moim okiem, wszystko konsultujesz, zarówno wybór nieruchomości, nawiązywanie perełek, badanie, nawiązywanie więzi z dostawcami perełek, potem badanie rynku, no i oczywiście wybór tej nieruchomości, remont, sprzedaż, czyli cały proces jest podzielony na części, można to wszystko przyswoić, jest to trudne, jest to czasochłonne, jest masa tego materiału, ale jak najbardziej jest to możliwe i wiele osób podjęło się tej nauki, a ja jestem pod telefonem na żywo, można wszystko skonsultować i chyba to jest największe bogactwo w tym wszystkim. Tak jest. Ja znam ludzi, którzy razem z Wojtkiem inwestują. Wiem też, ile zarabiają. Wojtek, a tak średnio ile się zarabia? Bo mówi, że można stracić, okej, można, ale wiem, że zarabiają. To jakie to z pojedynczego obrotu, ile to jest? Słuchaj, my tak nastawiamy się między 30 a 40 tysięcy w zależności od miasta wojewódzkiego zysku na jednej transakcji. Mhm. Chociaż na ostatnich 15 ja średnią miałem 85. Więc to jest tylko kwestia, gdzie kupujemy, jak wybieramy, jak inwestujemy. Największy zysk, który w tamtym roku osiągnąłem, to był 160 tysięcy na mieszkaniu 72-metrowym w Łodzi na rynku pierwotnym. No i tutaj musimy zakończyć. Brzmi bardzo zachęcająco, chociażby do tego, żeby się rozwijać w tej dziedzinie nieruchomości. Bardzo ci dziękujemy, Wojtek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchających i was. Państwu również bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.